Siemaneczko w domu, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii, którą nazwę chyba w powrocie do formy, gdyż moja forma spadła, gdyż długo nie grałem w FIFA. Teraz wracamy i sobie zagramy jakiś meczek, zobaczymy czy są jakieś ciekawe wydarzenia tygodnia. Zagramy sobie ten mecz Paris Saint-Germain z Chelsea. Na początkujący się muszę rozdać, dawno nie grałem, ogólnie chyba z pół miesiąca. Na look at you. Dobra. Jak wiadomo, ja tam wolę PSG. Dobra. Lavezzi, Cavani. Zamiast ciebie, ziomuś. Wpuszczam Lukasa, nie? Dobra, mogę grać. Na pewno przegram, bo dawno nie grałem. Tak naprawdę dawno so much nie grałem w FIFA, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, kto nie jest? Fernando Torres u nich jest. Jest Oscar, jest Lampard, jest Kroos. Oscar, Jezu, Kroos. Uhuhu, Ibrahimović, nie? Dobra, pum. 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 Ale jaja. Myślałem szczerze, że będzie trudniej. Ty co mnie Jalen popychasz, co? Czy jest jakiś ślepy, czy co? Ekstra, Cavani. Ale nie tnij mi, co to jest? Co ty mi tniesz? Co to było? Znowu Ibra, coś ty jest! Ty jest jeden z największych piłkarzy, jakich ja znam. Z francuskiej ligi, z Ligue 1. A kurde, przepychają cię normalnie, jakbyś był, nie wiem, chociażby wzrostu tego. Jak mu jest? Kosyckiego albo kogoś. Ekstra Maxwell. Co ja tu mogę zrobić? Nie wiem. Pum, ta pumczki. Pum, ekstra. I teraz le. Patrzcie. Lavezzi. Ekstra. Czy to nie miało być do tego? No weź to tam jakoś ten tego, no. Ekstra. Kurde, w ogóle mi się palce mylą na tym nowym padzie. Jeruna. Piękne dośrodkowanie na Aleksa, to jest nic. To jest Lavezzi, jak Lavezzi strzeli, to nic się nie stanie. Ale jeszcze Alex strzeli, to tam w tyłek dostanie. On się oczywiście musi rzucić, nie? Że wiecie, że to był taki trudny strzał, żeby Szpakowski mógł powiedzieć: patrzcie jak wybronił ten fenomenalnie silny strzał, aż się rzucił. Fenomenalna obrona. Ale to nie jest prawda. Sam że się żale. Ale ty tam powinieneś już być! Ty idioto, ty! Co ciebie przez rok w klatce trzymaj, żeś ty piłki nie wierzysz, że ty nie pamiętasz jak się gra? No w pysk mu szczęść i tak ma kas, to mu to nic nie zrobi. I mam na tle, dobra, dawaj, patrzcie, to jest teraz... Oczywiście spalony, nie? No, bo Ibrahimović nie może wrócić. Bo on nie mógł zrobić dwóch kroków szybciej. I oczywiście on specjalnie z główki, on walczył o tą piłkę jak lew. Wsadził mu ten włócznie w plecy, żeby zdobyć tą piłkę, ale on specjalnie podał do Ibrahimovića, który jest na spalonym, nie? Dawaj i Lukas. I Lukas, patrzcie co robi Lukas, ekstra, poda do Ibrahimovića, on szczeli byle jak, oczywiście to jest gwiazdor, to co on zrobi, on szczeli byle jaką bramkę, to jest tak wielka bramka, najlepsza jaka była w tym meczu i się będzie cieszył jak głupi, bo szczelił od niechcenia na praktycznie pustą bramkę, bo Czech to jest, przez Bukask mu zasłonił, on nie widział gdzie on strzela, ekstra. I to jest bramka druga, tak? O nie, pewnie zamiast wysoko w okienko, to nie po ziemi, bo on tego nie obroni. Bo to jest naprawdę idiota, że on tego nie obroni. To, że mu raz kask za... ten... zasłonił, nie znaczy, że mu drugi raz kask zasłoni. Na Torres chce wstać ten... Torres... No co ty robisz? Co ty żeś zrobił? Jak mi teraz bramkę strzelą... Wyjdź! No duże wyjdź, a ten się wywala. Dobrze, że Azar to jest idiota, nie?
O Cavani! Dobrze. Ekstra go spara, popchnął, nie ma. Cavani, tu jak mi się tobą dziwnie gra, ale no wygonić mnie trochę, bo to takie nudne, nie? Ty idioto. Ekstra teraz przywal. Oczywiście prosto bramkarza, no. Bo wiecie, w PSG są takie te, tacy dobrzy ludzie, że oni grają przez pierwszą połowę jak nic, żeby pomóc się bramkarzowi drużyny przeciwnej rozegrać, nie? I oni wracają dopiero w pierwszej połowie, nie? No. A znaczy w drugiej połowie. Czasami jak im się nudzi spotkanie, to nawet w pierwsze jeszcze powrócą tak pod koniec, nie? Ale to chyba nie będzie w tym meczu, bo nie. Matuidi, dobra. Podam sobie tutaj do Jaleta, którego pierwszy raz widzę. Ale wystaw mi się ktoś! No co ty robisz? No, bierz mu tą piłkę! A teraz przy piłce Lampard. Ja, Lampard, co wy myślicie, że jak mam nazwisko Lampard, to was ugryzie albo coś? Kurde idioci! Jeszcze mi się pad wyłączył, pewnie. Statystykę po pierwszej części spotkania jest bardzo podobna, ale to co najważniejsze, to... Dobra, uspokój się. Ale z drugiej strony, jest okej. Okay. Dobra, gramy dalej. Graj! No graj! Dobra, oddaj to Ibrze. I Ibra teraz strzela bramkę jakąś fajną. Jakąś takiej po swojej fenomenalnej akcji, którą zwalił od razu. Kajpu! Ekstra! Ekstra! Ale jeszcze się wywol, jeszcze se... co mi się wyłączasz? Kurde, co jest? Przecież... jest pełna bateria jeszcze, a przed chwilą było medium. Kurde, graj! No graj, co się cieszysz? Kurde, zniknij mi, jeszcze myszka. Ibra, ty weź coś strzel jakąś bramkę, przecież ty jak chcesz być taki dobry, to ty jakąś bramkę musisz ładną strzelić, nie? Że strzelił jedną bramkę fajną i to jeszcze pór wieczności temu. Ja chciał ładną bramkę, a nawet by ta piłka do bramki nie doleciała. A ekstra! Gdzie jest Ibra? Ibra jest tam, czyli do Ibry, ja Alex. Przywal! Ale co ślizgiem! On strzelił ładną bramkę, pa... Ale on ma epy! On ma tyle epy, że on by się podzielił z całą Afryką i jeszcze by mu zostało normalne, nie? Co ty... Widziałeś, nie widziałeś? Ekstra Matuidi, ekstra Matuidi, jeszcze jakbyś zrobił to, co ja ci kazałem, a nie jakieś zamcia, amcia, to by było ekstra. No ale ty mi się zmienia, jak ja cię po... Jak ja ci mówię. Klikom ci. No, ekstra. Widzicie, słuchacie mnie, jest ekstra. Nie pokazuj, że spalone, bo ci kopnę w te cztery krocza. Litery. Leci za tą piłką. No lecisz! Zbara go ekstra! I tutaj do Cavaniego ekstra! I Cavani... A to był faul! No! No! Co to było? Chcesz Ibra strzelić, ja? Mówisz? Dobra. Ile? Tyle, ja? Dobra, to ja jakoś tutaj wyceluję. I to strzela. Boom! Prosto bramkarza, pewnie! Tak jest!
ten sędzia by się zdążył, ten bramkarz by się zdążył jeszcze rzucić po tą piłkę i obronić. I bra. Matuidi, weź tutaj coś zrób w ekstra, co? O, ekstra podanie! Jeszcze jakbyś do tego dobiegł! A jeszcze truchcikiem lecisz! To jest mecz, a nie trening. Na treningu możesz robić to co robi Balotelli, czyli nic. Ekstra, ekstra, tak, tak, miniesz go, miniesz, jak on stoi za tobą, ty po prostu pod nogi piłkę dasz. Komu mam podać? Komu? Tobie mam podać, Tomasz. No i co ty zrobisz, chłopieku? O, ładnie zrobił. Ładnie zrobił, nie? Ładnie, no. Ale Lukasz, ty się zwalił Somać. Tyś się zwalił Somać, dobra. Miejmy nadzieję, że Alex nie zwali w ślizgu. No, pewnie w ślizgu, no 5 minut wcześniej, ale jakoś to obronił, nie? Oj, tu jeszcze raz. Ekstra, jeszcze go obalił, ekstra! Dobra, Ibrahimowicz. I szczel potężną, bo... Ła, trochę mocniej jakbym przytrzymał, to by była ładna bramka. Dawaj, 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 no ciśnij go tam, zbara go! Dawaj, o, pewnie! Ekstra! P ekstra i brat, ty jesteś taki dobry. Tak, ty jesteś kurde Ibra dobry. Ekstra i teraz to jeszcze miał podać od razu, ale dobra. Ja właśnie widzę jak znakomity mecz. Ma wielką dziurę między dwoma zawodnikami i nie umiem przelecieć. No bierę mu tą piłkę. Czy wy... Pewnie wślizgiem dwóch powalił. Dobra, walcz się, nie będzie bramki. To szla Oskar, psi! Uuu, piękny strzał. Piękny strzał, nie? Jak Ibra ma więcej strzałów niż całych te Chelsea. Ekstra, to Matuidiego, Matuidi do Ibrahimowicza. Pierwsza ruletka. Druga ruletka, ekstra. Ekstra Ibra, teraz jeszcze potężnie. Ja chyba orła cień. To jest bramka, nie? Pewnie podaj tam, duszę ci do tego, żebyś podał, nie, ty do tego podasz. Te, ale te, co ty robisz? Rozbędź, ale ty miałeś strzelić! Ci dusza strzel, to strzeluj! Ty, hopie! No ekstra, ale to jeszcze! No co gwizdosz? Co gwizdosz? Kurde. No to gwizdosz, no graj! Ja na czas tę grożysz, żebym 3-0 nie wygrał, ehe. Ktoś ty teraz zrobił, a jeszcze faul! Ty gwizdni chyba w głowie, hopie. No i Ibrahimowicz. No i ty lecisz z tą piłką! Ty lecisz! Co? Kajo weszło! Kajo weszło! Dobra, dzięki za obejrzenie. Widać, forma jest słaba. Ale do... Rzeczywiście mamy czas. Do kolejnego odcinka. Pompa z wami.